Jesteśmy w Gdyni Chiloni. Jesteśmy przy Głazie, przy wejściu na Świętą Górę Słoweńską. Od Głazu czuć mocną energię rzeczywiście. Sprawdzając rękami można to sprawdzić. I udajemy się tutaj drogą na górę. Koło śmietnisko. Policja przyjechała. Gdynia Chilonia, jesteśmy na Świętej Górze Słowiańskiej albo piramidzie. Miejsce mocno energetycznie bardzo, jest to czuć. Jest tu pochowany, według niektórych źródeł, najstarszy władca czy król słowiański. To miejsce ma swoją specyficzną historię, także z czasów II wojny światowej w 1939 roku. Eksplorować Niemcy zaraz po zajęciu tych terenów. Idziemy teraz właśnie bezpośrednio tym miejscem. Był zainteresowany zarówno Göring, jak i Hitler. Nadzorowali tutaj pracę więźniów, jeńców z obozu w Kłafilia, obozu Rosen, według Dariusza Kwietnia, według źródeł, z którymi się posługiwał. Tu widzimy też właśnie jakieś leje eksploracyjne, ale najprawdopodobniej ten główny lej eksploracyjny jest tam, gdzie jest postawiona w tej chwili, ja tak to nazwę, pieczęć, tak jak wszędzie, tak? Pieczęć watykańska, czyli Watykan sobie urządził tutaj też, jak wszędzie, w takich miejscach. Kaplicę, o tam widzimy, już to prześwituje. Tu jest jeden z takich lei. Ale był tu też obóz, trzymano też jeńców w czasie II wojny. I tu widzimy też właśnie teren eksploracji. Tu widzimy też po lewej stronie, jak się przyjrzycie, głazy odkryte i tam zejdziemy. Jest tutaj, tak to wygląda. Rzeczywiście, jakby się temu przyjrzeć tak z bliska, ma to kształt zarówno z jednej, z drugiej strony. Boku takiego i piramidy. Jest to pościnane właśnie w kształcie piramidy. Tutaj ten szczyt góry eksplorowali Niemcy w czasie II wojny światowej. Miejsce rzeczywiście czuć energię bardzo mocno. Czuć energię od tych głazów, które tutaj są. Na głazach widać ślady eksploatacji, eksploracji. Nie są to ślady zrobione przez przyrodę w żadnym wypadku. Właściwie po to między innymi tu przyjechaliśmy z Gdańska do Gdyni ten weekend, żeby tutaj zaczerpnąć też tej energii. Poza tym piękny drzewostan, tak jak ja tam pokazywałem już wcześniej, graby, sosny, akacje.
ciekawe, co pamiętają te drzewostany. Przepiękne. Jest to miejsce niesamowite, miejsce super energetycznie. Jest panorama tutaj za mną na Gdynię, tak jak nie wiem, czy będzie widać, ale troszkę prześwitują tutaj przez drzewostan.